iPhone XS kontra Galaxy, słońce. Czyli ciemne jest słońce w iPhone'ie, a jakie jest jasne w Galaxy. Jak tam ekspozycja, szybko? Szybko. Nie powinno się aparatem kierować w słońce, ale na chwilę można. Powiem, że te chmury nie są takie ciemne jak na iPhone'ie. Ja komentuję to, co widzę na telefonie, na ekranie telefonu, więc na później po przeniesieniu na komputer może to być inaczej, ale w iPhone'ie widzę, że te chmury są bardzo ciemne, a w Galaxy są naturalne. Co do kolorów, przydałby się jakiś żywy kolor, a tutaj kolorów żywych to tak nie bardzo znajdziemy. Jakieś makro, nawet czerwonego nigdzie nie za bardzo. O, tu jest niebieski trochę. Świetnik. Dobra, makro, czyli jak to makro zrobić, żeby było porówno? Tu będzie równo. Oj, iPhone już się rozmazał. Galaxy jeszcze ciągnie, jeszcze i teraz dopiero wracamy. Galaxy trzyma, iPhone jeszcze nie, iPhone dopiero teraz. Taka jest różnica. O, ostro się łapią, również szybko. Jakiś kolor, kurde, by się przydał, nie wiem. Cokolwiek, kwiatek. Na Galaxy jest to bardzo żółte, a w iPhone'ie jest naturalne. Galaxy nam tutaj przesadza z kolorami troszeczkę. Dokładnie. Może tak to wygląda. Wiatr dość intensywny, może szumieć. Teraz jest audio z Galaxy. Cały czas, od początku było audio z Galaxy, a teraz zmieniamy na audio z iPhone'a. No i teraz będzie audio z iPhone'a, przynajmniej na chwilę. Różnica tam jest. Słyszycie? Także telefon jest mniejszy, poręczniejszy. Do nocza się już przyzwyczaiłem, już go nawet nie zauważam. Na początku noc przeszkadza, a później już się tak się przyzwyczai. Teraz zatrzymam się na chwilę. Na Galaxy strasznie to żółte jest i czerwone te krzaki, a tutaj jest naturalnie. Ciekawe, jak to będzie wyglądało już na komputerze, bo ekran ekranem w telefonie to żeby iść różnie. No dobra, to jest tylko taki test porównywawczy Galaxy kontra iPhone XS. To jest jeszcze stary Galaxy 9. Za 6 dni będzie test 10 kontra XS. Oj, wiatr nam przodował, pewnie szumi. Zakończymy to. Nie dotykać urządzenia elektryczne. Oj, tu widzicie, jaka jest różnica w kolorze.